Wojtek, przed meczem udzieliłeś wywiadu, w którym powiedziałeś, że Odra na pewno nie wygra i te słowa się sprawdziły. No tak, tak jak mówiłem wcześniej, w każdym meczu dajemy z siebie maksa, tu przyjechaliśmy. Wiele chłopaków jeszcze nie grało przy sztucznym świetle na fajnym boisku i na pewno wszyscy dali z siebie maksa i cieszymy się, że wywieliśmy przynajmniej punkt, choć dla mnie to trochę z drugiej strony smutne, bo ten jeden punkt dla Odry nic nie znaczy i praktycznie przekreśla walkę o utrzymanie w tej lidze, ale gram w Szczekowiance i staram się, żeby zdobywać punkty, dlatego ja się cieszę, że przynajmniej mamy ten punkt, choć według mnie z przebiegu meczu to mogliśmy nawet zdobyć 3 punkty. No właśnie, jeżeli chodzi o Was, to mieliście rzut karny, który ten mecz mógł dla Odry totalnie zabić. Macie czego żałować? Dokładnie, tak mi się wydaje, że gdybyśmy strzelili ten karny, ustawiliśmy się trochę bardziej defensywnie i myślę, że dotrzymalibyśmy te zwycięstwo do końca, no ale niestety nie udało się i trzeba było walczyć do końca. Może i lepiej dla widowiska, bo bramka w 90 minucie cieszy podwójnie. Z przebiegu meczu ten remis Twoim zdaniem sprawiedliwy? No, według mnie tak, w pierwszej połowie Odra przeważała, starała się dużo grać piłką. Widać, że zależało im, żeby zdobyć tutaj 3 punkty. Druga połowa już wydaje mi się, że z przebiegu boiska była zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu i widać, że jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie i tym wydaje mi się, że zdobyliśmy ten punkt.